No to teraz wam pokażę, co się stało. Check engine i jeszcze EPC jakieś, nie mogę. Może akumulator niedoładowany i dlatego się zaświecił. Teraz go sprawdzimy, kurde. O mój Boże. A ja tak o ciebie dbam, a ty mi check engine jeszcze. Ty niewdzięczny. Niewdzięczny samochód. Dobra, podłączam go. Nawet go nie gasiłem, jak przyjechałem. Niech pokażę, co go boli. Jest, jest. Co za los. Świeci się EPC i check engine, czyli coś. EPC to są coś z elektroniką, nie? A check engine to nie wiadomo, kurwa, co. No zresztą EPC to też nic nie wiadomo. Oby to była jakaś pierdoła, może kurde akumulator rozładowany, bo ostatnio mi się świecił od wspomagania też, ale wyłączyłem samochód i włączyłem i się ogarnęło, więc może tu też tak będzie, nie wiem. Samochód normalnie pracuje. Dobra, odpaliłem mu. Co to jest? Cordoba. On w ogóle szuka tegoś? Czy on nie umie się połączyć? Nie umie się połączyć. O Jezu, to jak będę musiał to wyłączyć i to zniknie, to co będzie? Nic nie znajdzie chyba. Może on był niżej podłączony zawsze. To też zależy od portu USB chyba. Komunikacja, no nie może się... O, jest. Dobra, pokaż kody błędów. Brake switch. Co? Nie działa ten? Hamulec nie działa? Pokazywał check engine? Brake switch. Implacable signal. Implacable signal. Niemożliwy sygnał. Może tak, kurwa, nikt mnie nie trąbił. A może trąbił? Ktoś mi trąbił, ale cholera wie dlaczego. Ten działa. No działa z lewej strony, a z prawej nie widzę. Może jakiś błąd, kurwa. Nie może... Ale chyba z lewej strony. Ale nie widzę. Z prawej znaczy nie działa. Nie no, działa. To co jest? Opuścimy mu cały tryb, zobaczymy, o co mu chodzi. No bo brake switch niby jakiś. Czekajcie, ja sobie zapiszę ten błąd. Czemu nie mogę włączyć skanowania? I z silnikiem się połączy, tak? Czy znowu nie? Nie, połączy się. I mnie wyjebało. Ciekawe, czy jak wyczyszczę ten błąd, to zniknie EPC, czy zniknie check engine, czy oba? 16955. To chyba jakaś pierdoła w takim razie, ale... Aha, kurwa, nie domaga czujnik stopu. Ja nie mam świec żarowych. Ciekawe, czy wszystkie światła działają z tyłu, bo to też tak myślę, że może być, że się światła... Czekaj, odpal te. Już te twoje żarówki z AliExpress się zemściły, kurwa, ale tu nie ładowało. Nie no. To niby działa. A włącz stop. A, to jest pierdolę. Dobra, wszystko działa, kurwa, to o co chodzi. Patrzcie, miga. Jakieś styki są rozjebane chyba. Patrzcie, dyskoteka się robi. Nie? Patrzcie, cyk, 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 cyk. I spada napięcie, a tu? Tu to samo jest. Kostki trzeba wyczyścić chyba. Nawet rozpali szpotel już do reszty. Miotu, brudno już jest. Zobaczymy, czy zniknie check engine też. Pewnie tak, no bo... O, check engine zgasł, ale EPC nie zgasło. Ale EPC jest pewnie z tym związane, bo to jest elektronika. Pewnie jak go odpalę teraz, to powinien zgasnąć. O.
Pierdoła, na szczęście, kurwa, tam trzeba zerknąć na te lampy. Miałem tam sprawdzać to właśnie, bo mi palo parowało. 100% się tam jakiś rozpiór zrobił. Dobra, można jechać. No tak wyglądają, jest chyba lepiej trochę, powiem wam. Nie wiem, ile jeszcze tutaj wody zostało w środku, ale teraz ta też paruje. Nie wiem, może być, że one tak parują, a później, wiecie, bo tutaj jest jakaś woda pewnie, i to odparuje i znowu będzie normalnie później. Na razie obserwuję, nie powiem wam na razie, czy jest lepiej, czy gorzej. Zobaczymy. Problem jest prawdopodobnie ze światłami z tyłu. Gdzieś coś tutaj, no albo faktycznie z tym pedałem stopu. Nie wiem. Wszystkie. Pewnie się jakaś wilgoć dostała i już jest, kurwa, błąd. Ja się zastanawiam, co tam wydala, czy mi zaraz samochód się nie rozpieprzy. Nie, tam. Na szczęście pierdoła. Będzie trzeba wyjąć te lampy, przeczyścić. Najlepiej silikonem już to zrobić w pizdu i te kostki trzeba przejrzeć. To jest najważniejsze. Czyli można jeździć, bo tam się nic nie dzieje w sumie. Stopy działają. Czy nie? Już nie działa? Nie, działa. Znaczku od Volkswagena widzę, że działa. Ja myślę, że to będzie z tymi światłami. No albo faktycznie ten, no ale tutaj się wszystko działa. Nie wiem. Trzeba światła najpierw przejrzeć, bo tam jest największy problem. To będziemy robić w następnym filmie. No albo jeszcze już taki słaby akumulator jest. Ale chyba nie, no kurwa, bez przesady. Odpala normalnie. No patrzcie, od strzała pali. Czasem mi właśnie tak wejdzie na wysokie obroty, ale się za chwilę uspokaja. Nie wiem, piszcie, co tam może być jeszcze. Bo się załamie z tym samochodem, ciągle jakieś problemy. Dobrze, że mam ten komputer, bo zaraz bym myślał, że już silnik do wlenia. Dobra. Nie ma tragedii.